Witam wszystkich w pierwszym materiale po sezonie letnim. Dzisiaj trening w moim siłowni, w zasadzie po dwóch tygodniach przerwy. Powiem sobie o tym, jakie są plany moje na sezon jesienny, ponieważ nie zakończyłem jeszcze tego roku, jeżeli chodzi o starty. Razem z Tytusem, który jest tutaj, zrobimy plecy. Tytus jest moim zawodnikiem, który przygotowuje się do zawodów w przyszłym roku, więc też myślę, zaczniemy tym materiałem taką serię Progresuj drogi Tytusa do zawodów, na których będzie startował w przyszłym roku. Tak więc pierwszym ćwiczeniem tutaj rozgrzewkowym będzie narciarz, czyli ściąganie, taki cable pullover. Kolejno zrobimy sobie w zasadzie stały taki zestaw, który jak jestem tutaj przerabiam wysuwanie na T-barze, wysuwanie sztangą na Smithie być może lub na Smithie, hammer, przyciąganie siedząc, shrugs, dwa ćwiczenia na biceps. Nie będzie to długi trening, ponieważ ja na ten moment trenuję tylko 4 razy w tygodniu i staram się, żeby to nie było jeszcze tak na tyle objętościowo, by nie wystrzelać ze swojej energii w trakcie, w sensie przed sezonem przygotowawczym do sezonu, do startu na jesień. Jak wcześniej wspominałem, jestem aktualnie między swoimi sezonami i startami lato, jesień, więc od startu w Portugalii minęło, teraz będzie trzeci tydzień. Przez tydzień nie trenowałem. Wróciłem tak naprawdę 2 tygodnie temu do normalnego swojego treningu, natomiast trenuję tylko 4 razy w tygodniu. W systemie nogi, klatka, barki, biceps, plecy, biceps, dwójki i tam jeszcze jakieś rzeczy, które mi zostały. Jeżeli chodzi o jedzenie, to aktualnie mam około 3000 kalorii, około 300 gramów białka, 450 gramów węglowodanów, 70 gramów tłuszczów. Na 12 tygodni przed pierwszym startem, który będzie w Rumunii 10 listopada, wypadnie mi akurat 18 sierpnia, żebym zaczynał swoje przygotowania. W gruncie rzeczy jest 5 tygodni od startu, od ostatniego startu do początku prepa, do kolejnego startu. Plan był taki, żeby i tak startować na jesień, bo miałem mieć we wrześniu zawody w UK, we Włoszech jeszcze raz, tych niefortunnych, i we Francji, natomiast okres pomiędzy Portugalią i lipcem w zasadzie do września był na tyle krótki, że nie miałbym w zasadzie możliwości ani żeby cokolwiek poprawić, ani żeby odpocząć, więc razem z Mauro zdecydowaliśmy, że przełożymy te starty na tą taką późniejszą jesień. W sumie będzie ich 3, bo będzie Rumunia, Praga i Hiszpania w grudniu, więc w gruncie rzeczy na przełomie 3 tygodni miesiąca będę miał 3 starty. Tydzień po tygodniu Rumunia-Praga i 2 tygodnie od Pragi jest Alicante 1 grudnia. Wszystkie te starty są kwalifikacją na Olimpię już na następny rok, więc sami rozumiecie. Know that, no need to stun, it's never cap, you should know that. All I know, 10 toes, never fold, bang roll, on the go, ice wall, ice wall. I swore. Teraz serię dołączę tutaj na T-barze. Ogólnie w każdym swoim treningu staram się na ten moment jeszcze nie przesadzać z objętością. Ze względu na to, że zwyczajnie czuję teraz w tym momencie, że potrzebowałem czasu jakby po tym sezonie, po tych ostatnich 6 miesiącach, żeby trochę odpocząć. I nie chciałbym w momencie, kiedy zacznę prepa, 12 tygodni przed pierwszym startem, być już na tyle zmęczony, żeby nie móc sobie zintensyfikować późniejszego tego okresu i rozłożyć jakoś tą intensyfikację na te 12 tygodni, bo przyznam, że w poprzednim okresie, tak, no powiedzmy ostatnie 4 tygodnie były ciężkie i też uważam z perspektywy dzisiejszego dnia niewystarczające pod względem treningowym z mojej strony. Dlatego chciałbym właśnie do kolejnych przygotowań, do startów sobie to bardziej rozłożyć, zaplanować i mieć to w dużej mierze bardziej przemyślane. Stąd jeszcze ten tydzień, stoi w sumie jeden trening tylko, jest na takie powiedzmy nie, 80% tego, co na jak się czuję i od następnego tygodnia chciałbym już pójść troszeczkę do przodu razem z tą objętością i z ciężarem, no z objętością, z ciężarem
i tak, żeby na te 12 tygodni przed zawodami być na powiedzmy 90%, 95% i sobie to ciągnąć do samego startu. Także tutaj ostatnia seria, pomożesz mi to zdjąć. Trzecie ćwiczenie, wysuwanie na swój rąk. W sumie 3 serie tylko do upadku mięśniowego. Tak no, mi wychodziło między 12 a 15 powtórzeń. No i tutaj na ten moment tyle, bo ja już skończyłem. Jak się skończył, idziemy zrobić wysuwanie tam na hammerze. Zaraz opowiem o samej metodzie tego ćwiczenia. Chodźmy, wezmę tylko. Ściąganie na hammerze, takie pod lower leg, jak to Mauro napisał w planie. Mamy 5 powtórzeń takich kontrolowanych ze spięciem w fazie koncentrycznej i później w tych powtórzeniach 10 szybkich też z dopięciem tego dołu plecku. Nie lubię tak dzielić na dół, górę i tak dalej, ale generalnie na to wyglądać. Także myślę, że możemy uznać to za wstępną. Tak, więc od tej pory zrobimy sobie 3 serie. 5 na jedną, 5 na drugą i po 10, nie? W sensie wyrównę. 5, 10, 5, 10. Szkoda, że nie mam mojego takiego uchwytu. No ale fajne, wytrzymałe i wygodne, zwłaszcza tutaj do tego typu rzeczy, bo ja na przykład zdążyłem połamać jeden uchwyt, co jest dobrane. Złamała mi się rączka. Jak miałem trochę więcej ciężaru. A to jest takie do wysuwania do martwego ciągu, tam niekiedy wyświetlają się takie reklamy z temu.pl albo z AliExpress właśnie pod sztangę, które się też łamie. To się raczej nie złamie. Z sobą całe plecy zrobione łącznie z tyłem barku, więc przejdziemy sobie teraz do bicepsu. To jest nie tylko dwa ćwiczenia, więc też nie ma na ten moment dla mnie przynajmniej jakiejś magii. Z rękami stojąc plus uginanie na multiliku, ale z oparciem może z wykorzystaniem linki wyciągu dolnego. Jeszcze ostatnie ćwiczenie na takim powiedzmy z mięśni grzbietu były mięśni grzbietu, nie grzbietu, ale był back deck. Tutaj odwróciłem z piętki w 3 seriach. Ja po 20 powtórzeń, nie wiem ile ty tu zrobił, bo w międzyczasie jeszcze tutaj specjalistę od oświetlenia i musiałem z nim porozmawiać, więc w każdym razie to i tak jest już ponad stan treningowy. A ja chciałem jeszcze coś opowiedzieć o treningu, który będę za chwilę planował sobie, jakim systemem będę trenował na 12 tygodni przed zawodami. W zasadzie to sobie wymyślę. Także na razie biceps, a zaraz do tego wrócimy. Wcześniej, jakbym chciał zacząć trenować na 12 tygodni przed zawodami, to tak jak do tej pory trenowałem 5 dni w tygodniu, powiedzmy w systemie 3-1-2-1, tak chciałbym zacząć trenować w systemie 2-1-2-1-2-1 bez względu na to, jaki jest dzień tygodnia i tak dalej. Głównym powodem jest to, że będzie jakby spożytkowane więcej mojej energii do treningu, przez co też więcej stymulacji do mięśni i mam nadzieję, że energetycznie i pod względem formy przede wszystkim będzie to miało lepszy wpływ. Oczywiście, jeżeli będzie moment, w którym uznam, że na przykład jestem zbyt zmęczony na to, żeby ten trening zrobić, to sobie go będę odpuszczał, ale docelowo 12 tygodni chciałbym przepracować w taki właśnie sposób i do tego wykonywać przynajmniej dwa razy właśnie klatkę w tygodniu. W sumie wszystkie partie wyjdą mi dwa razy w tygodniu, ale chciałbym podzielić to też również na zestawy. W podobnym systemie trenowałem kiedyś, tylko że był to push-pull legs i też jakby zaplatały mi się te treningi, z tym, że znowu były to 5 dni treningowych, tak jak mówię. Na dzisiaj to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o przygotowania. To już poszedł. Mieliśmy coś tam jeszcze też z nim dobrać, ale to już
przy następnej okazji, bo i tak na ten moment on jest w szczycie swojej masy. Powiem tylko tyle, że wygląda dobrze, może najwyżej wykleimy tutaj jakieś zdjęcia, jak dobrze wykadrował do raportu. Zawody ma za rok, także jeszcze, to znaczy w przyszłym roku, także mamy jeszcze około pół roku na to, żeby go do tego przygotować. Nie będzie obawy o limit, bo on w Classic Physique, gdzie ma chyba 101 kg do limitu, a na moment to może 97, może 98 kg. Ja spijam swojego shake'a, tutaj mam dextrozę, tutaj mam hydroliza, posiłki potreningowe, przedtreningowe i na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania. Napiszcie w komentarzach, co Wam się podoba, co nie. Czy nasza tutaj Marta Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. I oczywiście zapraszam na kolejne materiały. Do zobaczenia.